Nazywam się Dariusz Gemsior, jestem byłym reprezentantem Polski. Obecnie jestem koordynatorem do spraw młodzieży w Ruchu Chorzów. Oglądacie Extra Time. Doskonalenie uderzeń piłki wewnętrzną częścią stopy po ziemi. W pierwszym ćwiczeniu chłopcy ustawieni w kwadracie, jeden z zawodników zaczyna, podaje do partnera, obojętnie czy w prawo, czy w lewo, czy po linii prostej, czy po przekątnej i biegnie tam, gdzie podał. Później przechodzimy do podań bez przyjęcia. Kolejne ćwiczenie. Wstawiamy zawodników w wielokącie, do środka dajemy znacznik. W zależności od liczby uczestników, może to być czworobok, może być pięciobok, może być wielobok. Pamiętajmy, że jeden znacznik ma być pusty, przy każdym następnym znaczniku ma stać zawodnik. Zawodnik mający piłkę zagrywa do swojego partnera i biegnie w wolne miejsce. Jest to ćwiczenie troszeczkę trudniejsze, dlatego najpierw zaczynamy robić to rękoma, po to, żeby zawodnicy złapali, jak ma to wyglądać. Po opanowaniu tego rękoma przechodzimy do podań piłki nogą. Najpierw z przyjęciem, później, jak już jest opanowane, przechodzimy do ćwiczenia podania bez przyjęcia. Podania wewnętrzną częścią stopy są to ćwiczenia, które mają nauczyć podstawowego elementu w piłce podań. Podań wykonuje się w czasie meczu bardzo, bardzo wiele. Żeby to robić dobrze, dokładnie, trzeba po prostu się tego uczyć i naprawdę długi czas poświęcić na to, żeby tą umiejętność udoskonalić. Granie po ziemi, granie mocnej piły, choć przy nauczaniu podań wewnętrzną częścią stopy, pamiętajmy, aby zwracać uwagę na szczegóły. Na szczegóły, czyli na postawę ciała, na dobre ułożenie stopy, na usztywnienie stopy, na ręce, które mają być swobodne, ale ugięte w stawach łokciowych. Ćwiczenie, które oglądaliśmy, uczy dzieci pokazywania się na pozycję. Jest to taki ukryty element taktyki, który później im się będzie przydawał w dorosłej piłce, bo zawodnik kryty musi się pokazać do zagrania, musi się pokazywać na wolną właśnie pozycję i to ćwiczenie ma to na celu.